Na program zaprasza Bonimet, producent naturalnej witaminy C. Dobre, kolejne pytanie, które teraz spłynęło. Jestem od kilku lat na emeryturze. Czy jesienią muszę dodatkowo łykać sztuczne witaminy? Czy nie wystarczą te z jedzenia? Wystarczą, o ile mamy bardzo dobrze zbilansowaną dietę. Natomiast jeżeli ktoś jest na emeryturze, no zakładam, że jest to osoba starsza, choć nie jest to takie oczywiste, ale zakładam, że jest to osoba w wieku około 70 lat. Skoro tak, to może mieć ta pani, czy ten pan, problemy z trawieniem. A jak ma problemy z trawieniem, to ma problemy z wchłanianiem witamin. Często osoby starsze mają źle funkcjonujący system trawienia. Wtedy należy stosować preparaty poprawiające trawienie. Na przykład taka receptura kropli ziołowych, które ja bardzo często daję w przypadku zaburzeń trawienia. Państwo widzicie na ekranie, tam jest bożedrzewko, krwawnik, mniszek, mięta, dziurawiec. To jest receptura, która poprawia trawienie, a przez to też wchłanialność produktów spożywczych. Ale czasami jest też tak, że starsi pacjenci mają bardzo monotonną dietę i oni mają też niedobór witamin przez tą dietę monotonną. Należy wtedy suplementować dietę preparatami, z jakimiś witaminami. Najlepiej stosować tutaj witaminy z grupy B, jeżeli chodzi o, one są często w niedoborze. Łączyć je można ze sobą. Ja stosuję taki preparat, który nie daje tylko w przypadku niedoborów, ale też w przypadku problemów neurologicznych z pacjentami. Wtedy poza witaminami B również łączę to z innymi surowcami. A przykład tego preparatu pozwoliłem sobie też umieścić na ekranie. Jakie jeszcze witaminy trzeba rozważać, zwłaszcza u osób starszych? Osoby starsze to czasami osoby, które nie wychodzą na zewnątrz. Pozostają długo w domu. Nawet są całe dni, a nawet tygodnie, gdzie nie wychodzą z domu. I wtedy ważnym elementem jest podawanie witaminy D3. Bo D3 jest produkowane w naszym organizmie, o ile oczywiście mamy kontakt ze słońcem. A ten kontakt jest ograniczony. W ogóle generalnie uważa się, że jest deficyt witaminy D3 w organizmie, więc witamina D3 również powinna być stosowana. Lepiej ją stosować w połączeniu z witaminą K2. My w Centrum Ziołolecznictwa Jacka Grzegorza stosujemy takie połączenie. 2000 jednostek witaminy D3 i 100 mikrogramów witaminy K2 MK7. To też jest oczywiście dobre połączenie. Witamina C to jest też coś, co możemy pozyskać z owoców i warzyw, ale czasami jest jej za mało, zwłaszcza gdy żyjemy w stresie, gdy mamy jakieś choroby przewlekłe bądź choroby infekcyjne, ostre, wtedy trzeba większe zapotrzebowanie witaminy C i wtedy też warto ją stosować. Ale pamiętajcie Państwo, już był o tym osobny program, więc nie będę do niego wracał. Zresztą w ogóle, jak Państwo chcecie się więcej dowiedzieć na temat tych naszych audycji, ich jest już bardzo dużo na stronie Telewizji dla Zdrowia. Zachęcam do oglądania, ale też zachęcam do czytania takiego kwartalnika Zioła dla Zdrowia, w którym te audycje pod postacią już krótkich artykułów są dostępne. Ten kwartalnik Zioła dla Zdrowia można sobie za darmo nabyć w sklepach zielarsko-medycznych oraz w niektórych aptekach. Sponsorem programu był Bonimet, producent naturalnej witaminy C.